Cześć, z tej strony Trala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj jesteśmy na pierwszym serwerze arabskim, co ciekawe, i będziemy rozmawiać sobie tutaj o nowym polskim projekcie, którego główną myślą przewodnią jest obalić księcia. Zaraz oczywiście powiem dokładnie, o co chodzi, natomiast na wstępie zostawcie kciuka w górę, w tym momencie zjeżdżajcie w dół, klikajcie tego kciuka, będzie mi bardzo, bardzo miło. Subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są w przypiętym komentarzu oraz opisie, no i możecie pisać komentarze, co wy uważacie o tym projekcie. Natomiast to już oczywiście bardziej pod koniec filmu, jak się dowiecie, o co dokładnie chodzi. Zanim jednak przejdziemy do głównej części filmu, to chciałbym poruszyć temat rozstrzygnięcia konkursu, dlatego że konkurs miał miejsce ponad tydzień temu, w poniedziałek na odcinku, no i wczoraj o godzinie 18 na streamku na Twitchu, na samym początku streamka zrobiliśmy sobie losowanie i jeżeli chodzi o te screeny z kanału Kodzik Twórcy na moim Discordzie, no to tam są oczywiście screeny, które wy mi wysyłacie na Instagramie, na mailu, na Discordzie, gdzie po prostu używacie tego mojego kodu neutral na tej stronce homesyfygame.net. No i jeżeli o te screeny chodzi, to tutaj zwycięzcą został Norbi13, a jeżeli chodzi o komentarze pod filmem konkursowym, no to tutaj zwycięzcą został Adnap. Już ze zwycięzcami się skontaktowałem, odpisali mi i oczywiście nagrody zostały dostarczone. Nagrody, tak jak zresztą jest napisane, po 200 PSC. No i kolejny konkurs, jak co miesiąc, pewnie będzie miał miejsce jakoś w drugim tygodniu czerwca. W kolejnym losowaniu będą brać udział screeny dodane po tym wpisie i oczywiście komentarze spod kolejnego filmu konkursowego. Więc chodzi o to, że już w tym momencie możecie mi wysyłać screeny, jak używacie tego mojego kodu neutral na homesyfygame.net i one już będą tak jakby się liczyć w kolejnym konkursie, który, tak jak wspomniałem, będzie miał miejsce pewnie w czerwcu, w drugim tygodniu czerwca. Na ile to będzie konkurs, jeszcze nie wiem, dlatego że oczywiście standardowo na początku czerwca dostanę informację, jak nam kodzik twórcy poszedł w maju, no i wtedy zdecyduję, ile będę chciał na kolejny konkurs przeznaczyć. Natomiast już można oczywiście się zgłaszać i już można oczywiście brać udział, że tak powiem, w tym kolejnym konkursie. Jeżeli chodzi o ten konkurs, który teraz miał miejsce, no to szczerze wam powiem, że zainteresowanie nie było jakieś giga duże. Możecie napisać w komentarzu, czym to jest spowodowane, czy po prostu nie zauważyliście tego filmu, czy nie chcieliście brać udziału. Jestem ciekaw, dlatego że w tym filmie konkursowym w kwietniu wzięło udział chyba 3 razy więcej osób w tym ogólnie konkursie, aniżeli właśnie w maju, więc jestem ciekaw, czy taka forma wam nie odpowiada, czy może coś trzeba zmienić, czy coś takiego. Tak jak mówię, ja te konkursy będę robił raczej co miesiąc, więc będzie fajnie, jak po prostu więcej osób będzie brało w tym udział, no bo to jest, nie ukrywajmy, dla was. Także możecie napisać w komentarzu, co wy sądzicie o tych konkursach. Wczoraj na Twitchu ktoś mi napisał, że może lepiej będzie robić, na przykład, jeżeli będzie 400 PSC, no to po 100 PSC, żeby było 4 zwycięzców, zamiast tak rozbijać na pół. Nie wiem, szczerze, może coś takiego też zrobimy. Oczywiście wiadomo, co miesiąc można jakoś tym wachlować i co miesiąc można robić inaczej, no ale faktycznie jakby było 400 PSC i by było 4 zwycięzców po 100 PSC, no to wtedy na przykład dwie osoby z kanału Kodzik Twórcy by wygrywały, no i dwie osoby z komentarzy pod filmem konkursowym, no nie? Więc to też myślę, że było spoko, ale to jest jeszcze do przemyślenia, a wy dawajcie swoje sugestie w komentarzach. Dobrze, jesteśmy na serwerze pierwszym arabskim, no i co powinniście tutaj wiedzieć? Przede wszystkim, jak się dostać na ten serwer, no to oczywiście standardowo klikamy nową postać, wybieramy profesję, tutaj sobie wybieramy rasę i wygląd, no i klikamy w listę serwerów, rozwijamy stare światy gry i mamy Emiraty Arabskie. Oczywiście, tak jak powiedziałem, mowa o świecie pierwszym. Jak już będziemy na tym serwerze, no to możemy zobaczyć, że topka tego serwera jest naprawdę ciekawa, bo w ogóle serwer jest wymarły. Serwer tutaj jest wymarły, nie ma co ukrywać. Jak widzimy, nawet w tym top 30 jest bardzo dużo graczy bez gildii. Te osoby, które mają normalnie gildię, no to grają tak na pół gwizdka, można by powiedzieć. No i tak to się prezentuje, tak to się ogólnie prezentuje. Jest to topka naprawdę darmowa do wbicia, nawet bym powiedział. No i dlatego też sporo Polaków jakiś czas temu postanowiło zacząć tutaj grać. Zresztą nie tylko Polaków, bo chyba inne osoby z innych narodowości również jakieś swoje projekty tutaj zaczęły odpalać. No ale właśnie, jeżeli chodzi o naszych bohaterów tego odcinka, że tak powiem, no to mamy tutaj przede wszystkim Rondona, który w tym momencie ma top 2 na tym serwerze, 494 level, gra berserkiem, no i z tego co wiem, jest to konto free to play. Gra co prawda od końca 2019 roku, natomiast no wiadomo, sukcesywnie, sumiennie do przodu, no i jak widzimy w końcu, zaraz tu w ogóle przeanalizujemy sobie jego postać, ale sukcesywnie, sumiennie do przodu i wbił tą drugą pozycję na tym serwerze. Dlaczego ten serwer jest ciekawy? Ano dlatego, że
Jego głównym, że tak powiem, przedstawicielem, osobą, która jest na pozycji pierwszej, jest Prince, czyli ten książę, o którym powiedziałem na samym początku. No i Prince ma tutaj 620 level, natomiast jak zobaczymy na jego postać, no to troszeczkę tutaj rzeczy się nie spina, że tak powiem. Między innymi klaserek, niecałe 68%, więc no bardzo malutko jak na ten level. Mamy tutaj czarne gemiki tylko i wyłącznie, więc nawet nie używa legendarnych. Dla porównania Rondon ma tutaj same legendarne. No i z tego co widzimy też statystyki, to jest w ogóle przede wszystkim hit, dlatego że siły mamy tutaj 53,5 tysiąca niecałe, 41 tysięcy HP, no ale boki mamy po 10,5 tysiąca, no i szczęścia mamy 25 tysięcy, więc naprawdę multum golda zwastował właśnie na te boczne statystyki, właśnie na to szczęście. No i po prostu jest to osoba, która chyba gra codziennie, gra aktywnie, tak mi się przynajmniej wydaje, no ale za bardzo nie ogarnia tej gry, po prostu wchodzi, klika, no ale do końca nawet sam nie wie co klika, no i dlatego też jego postać wygląda tak jak wygląda, no ale przez to, że większość tutaj osób już nie gra aktywnie, no to jednak to top 1 mimo wszystko wbił, nawet z takim klaserem i nawet z takimi statystykami. No i właśnie, Prince tutaj oprócz tego, że nie ogarnia za bardzo jak prowadzić swoją postać, no to nie ogarnia też prowadzenia gildii, dlatego że osoby z Polski, które tutaj grały, były z nim w jednej gildii, były z gildii Black Battalion, jak widzimy, no i one po prostu się dołączyły do tej gildii, no bo serwer i tak, mówię, jest wymarły, napisały do niego, z tego co wiem on ich tam dodał, no i wszystko było spoko, natomiast tak jak powiedziałem, Prince nie ogarnia za bardzo prowadzenia gildii i z tego co mi pisali właśnie Rondon, Tedeik, do którego zaraz przejdę, no to wywalał losowo osoby z gildii, po prostu to była główna przyczyna, że nagle się budził, nagle losowo wywalał 2-3 osoby. No i pozostałe osoby w gildii zostawały oczywiście bez rycerzy, bez procentów, no i było to dość dziwne, więc tak samo jak nie ogarnia prowadzenia swojej postaci, tak samo nie do końca, chyba z tego co możemy zauważyć, ogarnia również prowadzenie swojej własnej gildii. No i w tym momencie gildia jest oczywiście top 1, ma tutaj zdecydowaną przewagę nad gildią top 2, no ale ma zaledwie 29 członków, więc no gildia w tym momencie wygląda tak. No i co mogę tutaj dodać, przez to, że właśnie podczas jakiegoś Hellevatora przede wszystkim też te osoby były losowo wywalane, tak samo normalnie podczas normalnych dni też losowo jakoś tam wyrzucał tych ludzi, no to Polacy, głównie Polacy, ale chyba nie tylko, postanowili się zbuntować, no i postanowili tutaj założyć swój własny projekt, swoją własną gildię, którą właśnie zarządza Rondon. Z tego co wiem, ogólnie takimi pomysłodawcami tego projektu i takimi ogólnie osobami, które wzięły to na siebie, jest właśnie tutaj Rondon, którego możecie kojarzyć z jakichś tam komentarzy na YouTubie, z jakichś tam streamów moich, bo tam posługuje się nickiem lechu.pl, więc pewnie go kojarzycie, dlatego że jest dość aktywny. No i drugą osobą, która również z tego co wiem ma jakiś tam swój udział w tym projekcie, to jest Tedeik. No i Tedeika oczywiście również możecie kojarzyć, on ma swój kanał na YouTubie, jak ktoś nie wie, to może sobie wpisać na YouTubie Tedeik, tak jak teraz napisałem na dole w tej wyszukiwarce, no i pewnie jego kanał również znajdziecie, on tam nagra filmy z dość wysokopoziomowych postaci, bo takie posiada, no ale też zachęcam do sprawdzenia, bo pewnie się więcej informacji dowiecie. No i właśnie, Polacy głównie postanowili się tutaj zbuntować, postanowili pokazać, że nie podobają im się rządy tego księcia, no i postanowili założyć swoją własną gildię. Było to 10 maja, z tego co się nie mylę. Więc jeżeli się nie mylę, może tak, więc za szybko chcę mówić, także nie tak dawno, tak jak powiedziałem, projekt dopiero powstał, projekt powoli kiełkuje, no i mamy tutaj 45 członków, ogólnie bardzo zachęcam, jeżeli ktoś chce sobie zacząć na starym serwerze, jeżeli ktoś chce mieć z bomby fajne procenty, chce mieć z bomby czarne gemy, szanse na czarne gemy i tak dalej, po prostu fajnie sobie i szybko przejść przez ten early game, no to zdecydowanie polecam tą gildię, polecam dołączyć do chłopaków, oni tutaj bardzo zgrabnie, że tak powiem, kompletują ten skład, dlatego że o tym projekcie zrobiło się w ogóle bardzo głośno. Co chwilę gdzieś tam widziałem, że ktoś o tym pisał, co chwilę coś tam wspominali, no i sam postanowiłem jakiś czas temu, w sumie to wczoraj, jak ja to nagrałem dla was przedwczoraj, skontaktować się właśnie z Rondonem, skontaktować się z Tedeikiem, no i jakieś informacji na ten temat zaczerpnąć. Więc zrobili swoją gildię, no i jak widzimy, gildia w tym momencie prezentuje się tak. Mamy 45 członków, mamy tutaj dość dużo
niskich leveli, bo to są osoby, które dopiero zaczęły, dopiero dowiedziały się o tym projekcie, no ale mówię, zachęcam, żeby tutaj już dopełnić skład. Ja osobiście też miałem propozycję, żeby sobie z nimi pograć, no ale ja już mam za dużo kont, nie mam czasu na kolejne, a jeszcze w planach są tam jakieś inne serwery, więc wiadomo, nie będę się tutaj angażował, no ale zakładam, że po tym filmie bardzo szybko zgromadzą pełen skład i będą sobie tutaj cisnąć i będą próbowali tego księcia właśnie obalić. Więc no, tak to wygląda. Przez to, że właśnie Prince losowo wyrzucał ludzi, podczas Elevatora tak samo, tracili rycerzy, tracili procenty, no to oni postanowili zrobić swój odłam, że tak powiem, no i tutaj z tym Prince'em zawalczyć. No i powiem wam szczerze, że mają naprawdę duże szanse, patrząc jak wygląda ta gildia Prince'a, patrząc jak oni tutaj się fajnie rozwijają, no to szanse są naprawdę ogromne, także zachęcam. Pokazałem wam jak założyć tutaj konto, jakie są bardzo istotne informacje co do tego serwera. Przede wszystkim ja ten film nagrałem o godzinie 13:51, no a jak widzicie, jak wpiszemy sobie tutaj ukośnik time, to mamy godzinę 15:51, więc strefa czasowa jest po prostu inna. No i Polacy mają tak jakby 2 godziny szybciej różne informacje. 2 godziny szybciej się tutaj robi nowy dzień, że tak powiem, czyli wybija północ. No i na przykład jak mamy jakiś tam event letnich frajdozbiorów, no to Polacy już wcześniej wiedzą jakie questy, jakich questów się mogą spodziewać i tak dalej. Więc to też jest fajne, o tym też trzeba pamiętać, jeżeli ktoś tutaj będzie grał, że jednak ta strefa czasowa jest inna w porównaniu do jakichś serwerów międzynarodowych, jakichś tam europejskich, polskich i tak dalej, wiadomo jak to wygląda. No, więc tyle. Tutaj jak widzimy będzie na pewno ciekawa walka. Będę tutaj wam może jakieś relacje raz na jakiś czas zdawał, jak sobie tu chłopaki radzą. No ale zdecydowanie pomysł na pewno fajny, fajnie tutaj, no bo Prince można powiedzieć, że czuł się taki, wiecie, bezkarny, chyba tak mogę to nazwać, no bo jednak miał tutaj dużą przewagę levelową, dużą przewagę statystyk, pomimo tego rozkładania swoich statystyk, no i po prostu tak samo gildyjnie, za bardzo nie było podjazdu do niego, no i robił co chciał, więc zdominował ten serwer solo, że tak powiem, no a tutaj jednak osoby, które o wiele lepiej, myślę, że ogarniają tą gierkę od niego, będą mogły pokazać na co ich stać. Rondon tutaj, do niego też przejdę, bo on tu tak jak wspomniałem gra od końca 2019 roku, jak widzimy gra sumiennie, gra free to play w ogóle z tego co wiem, więc wbił tą drugą pozycję bez kupowania grzybów, no i zobaczcie, mamy tutaj pełen opis jak to wyglądało. 29 grudnia 2019 zaczął, 400 level wbił sobie 26 czerwca 2021, 450 1 maja 2022, no i mamy tutaj top 1 berserka w lipcu 2020, po roku gry 362 level, po 2 latach 431 i po 3 latach 480, więc mamy wszystko ładnie wypisane, mamy kiedy wbił top 3, mamy kiedy wbił top 2, no i tak to po prostu wygląda. Rondon tutaj w ogóle stopuje lochy, więc w ogóle z tego co wiem on ma te lochy kliknąć na 500 levelu, także jeszcze się zbliży levelowo do tego Prince'a, biorąc pod uwagę, że ma tu naprawdę fajny klaser, bo w ogóle widziałem też opinię, że Prince ma taki klaser z tego powodu, że po prostu na tym serwerze nie może znaleźć itemków do tego klasera, no ale oczywiście jest to nieprawda, Rondon ma tutaj 97%, kolega na trzeciej pozycji ma 98,5%, także Prince jakby chciał, to by na pewno ten klaserek sobie uzupełnił. Także Rondon tutaj stopuje lochy, te lochy będzie klikał na 500 levelu, no i myślę, że z jego wiedzą o grze bardzo ma duże szanse na to, żeby kiedyś wbić tutaj top 1, biorąc pod uwagę, że będzie na pewno szybciej levelował przez to, że ma więcej klasera, no i ogólnie, że nie straci tyle głupio golda w jakieś poboczne statystyki, w jakieś tam wiecie, no tak jak to zrobił Prince po prostu, no to myślę, że Rondon ma tu naprawdę dużą szansę, żeby to top 1 prędzej czy później wbić. Tak samo Koksu też tutaj zaczął grać bardem, gra od 12 września 2022 roku, no i jak widzimy już jest na pozycji 28, więc topka jest naprawdę darmowa, nawet jak ktoś chce sobie tutaj pograć free to play, to i tak grając regularnie prędzej czy później tą topkę, to top 30 na początek wbije, więc to też jest na pewno fajnie i można tutaj wziąć udział. O, tu w ogóle nam się Rondon teraz zdublował, o już nie. Można wziąć udział w tym projekcie, można chłopakom pomóc, no i myślę, że jest to
Na pewno fajna inicjatywa i fajnie w czymś takim po prostu brać udział. Dlatego też stwierdziłem, że nagram taki film, powiem wam, bo możecie nie wiedzieć, że coś takiego się dzieje na tak wymarłym serwerze. No i co mogę od siebie dodać? Chłopaki oprócz wbicia oczywiście top 1 gildyjnego, które tam mają za cel w przyszłości, oprócz pokonania Prince'a w tej salce, w sensie tej salce zwykłej, sali chwały po prostu, to akurat głównie zadanie jest dla Rondona, no to jeszcze mają za zadanie, mają taki cel, żeby wbić top 1 w Hell Elevatorze. To też jest jakaś tam ich motywacja właśnie przez to, że podczas Elevatora różne dziwne rzeczy się działy, no i Prince tam różne dziwne rzeczy odwalał, no to tutaj zdecydowanie też mają taką fajną motywację, żeby w tym Elevatorze zająć pierwsze miejsce. Zobaczymy, jak im to wyjdzie, może jeszcze nie w tej edycji najbliższej, ale może w kolejnej, jak tutaj ludzie podlevelują, jak będą mocniejsi, zobaczymy. Tak czy inaczej projekt jak najbardziej w porządku, projekt naprawdę fajny, fajnie tutaj, że coś takiego zrobili, no i zobaczymy oczywiście w przyszłości, jak im to wyjdzie. Tyle z mojej strony, ja wam ślicznie dziękuję za uwagę, za oglądanie, subskrypcję z dzwonem zostawcie, kto jeszcze tego nie robi, kciuka w górę tak samo, zjeżdżajcie w dół, klikajcie, no i piszcie komentarze, co wy sądzicie o tym projekcie, ja sobie chętnie poczytam, no i myślę, że tam Rondon oraz TDX jeszcze jakieś informacje od siebie dodadzą. Dlatego, że ja powiedziałem wam tylko tyle, ile oni oboje mi opisali, no tak bardziej skrótowo, więc mówię, jeszcze pewnie coś tam dodadzą od siebie w komentarzu, jeżeli to obejrzą, także zobaczymy, jak to wyjdzie. Wy też piszcie swoje opinie w komentarzach, tak jak powiedziałem. Dzięki ślicznie za uwagę, dzięki za oglądanie, trzymajcie się i cześć!